Miłość to tytuł pana ostatniego tomu poetyckiego. Tak. Myślę, że to właśnie miłość jest rzeczą najważniejszą na świecie. Myślę, że to dzięki niej mogę tak naprawdę funkcjonować, tworzyć. Pana wiersze zdobywają rzesze czytelników. Owszem, tak. Dużo daje mi kontakt z ludźmi. W ogóle kontakt z człowiekiem to dla mnie istota poezji. Niektórzy poeci tylko piszą swoje wiersze. Ja też również czytam. Po prostu ważne jest, żeby być słuchanym. Dlatego ten poziom opóźniony 20 minut. No ja nie wiem. Gdzie uczniowie? Na pewno nie w Częstochowie. Wszyscy uciekli po pierwszym dniu. A przywiozłem ci obrazek w intencji rodzeństwa do ojca Pio. I co słychać? Ale co spowodowało, że stał się pan artystą? Naprawdę nie wiem. Ważnym momentom mojego życia zawsze towarzyszyły znaki. Już od chwili narodzin. Już widzę. Spokojnie. Jest i mam. Ojciec kamieniarz wzór i fakturę mojej pępowiny skojarzył z pomnikiem Mickiewicza w Krakowie. Stąd moje imię Adam. Zaraz potem... No co jest znowu te korki? Dla taty było jednak oczywiste, że to ja wchłonąłem całą energię i na pewno będę wielkim człowiekiem. Na kolejne znaki nie czekałem długo. W trzeciej klasie szkoły podstawowej otrzymałem wyróżnienie w konkursie recytatorskim na szczeblu wojewódzkim. Przyznano mi cenną nagrodę rzeczową, mikrofon krzyczący, rzeźbę dłuta artysty lokalnego. Bardzo szybko poczułem energię płynącą z poezji i tego samego wieczora napisałem swój pierwszy wiersz. Swój pierwszy wiersz? Tak. Twoja siostra na pewno odczuwa dumę mieszkając z tak wybitnym człowiekiem. No tak, ale ja wolałbym o niej nie mówić. Chciałbym chociaż jej zapewnić trochę spokoju. Tak, rozumiem. Twoja pozycja wiąże się z olbrzymią popularnością. Ale z drugiej strony wiąże się to też z masą wielbicieli i masą fanek. Ale czy jest wśród nich wybranka twojego serca? Pierwszy raz zobaczyłem ją przez szybę fabryki w moim miasteczku. Ona także jest artystką. Rozpaczliwie próbuję się z kimś skomunikować. Co tydzień na poczcie odbiera książki z Irlandii prawdopodobnie. Uczy się angielskiego.
mieszka z rodzicami, ale wydaje mi się, że jest bardzo samotna. Na imię ma Misia. Do Krakowa wycieczkowy. Wycieczkowy, bardzo proszę. Proszę pana, czekam. Nie ma czasu. Wiesz co, słyszałam, jak dziewczyny w klasie mówiły, że jak się siedzi, to trzeba napinać pośladki, żeby potem mieć skrawny tyłeczek. Jak ci się podobam? Co, czasami mógłbyś mi dać jakiś znak. Dzień dobry. No. Do Miśki? Tak, w zasadzie czy zastałem. Proszę. Kochanie. No, no za chwileczkę, proszę, uciekać, bawić się jeszcze. A co do sobie kolegę sobie przyprowadziłeś? To od Miśki chyba. No, ale jaki kolega elegancki, proszę, jaki porządny, przynajmniej ubrany. Teraz mi to odnieść do ubikacji. Zamknięte, Misia siedzi na sroczu. Proszę, proszę wyjść do środka. Córka zaraz wyjdzie, niech pan siada. Buty ściągnąć? Ależ nie trzeba, niech pan siada. Nie uważa pan, że to porządna gazeta? Proszę. No ja cię też spróbuję, będę zobaczyła. No, kończy szybciutko sałatę. Już. No, nie cyk. No to cyk. Cyk. No. O, jest i nasza dama. Daj spokój, żebyś miał się przed kim zgrywać. Na tych rękach do chrztu ją niosłem, a teraz proszę, 22 lata, piękna pannica nam wyrosła. Dzień dobry. Ciora, ty na robocie jesteś? A może mi przedstawisz kolegę? Ja? Przecież to od ciebie. Jak to ode mnie? Znaczy, ja znam tego pana z dworca, ale ja go nie znam. Znak. Nie ma czasu. Dzień się kończy, mrok zapada, moja dusza utęskniona przez chmury i bloki do ciebie zagląda i wzywa. Połączyć się z tobą w ogniu chcę, bo tak to właśnie się nazywa. I miłością w niwecz obrócić samotność twą i niebo uchylić na otarcie twoich łez i objąć cię, by od goryczy zabezpieczyć cię. Co ty ode mnie chcesz?
Chciałbym się pani oświadczyć. Czy zostaniesz moją żoną? No, no widzisz, jak można tak z kobietami kulturalnie. No nie przesadzaj. A to ona już nie chodzi z tym grubym, co niby pojechał do Irlandii? Pojechał, to go nie ma, nie? No co ty pieprzysz? Przecież się zaręczyli. Nie rozpakujesz? Ale ja już mam narzeczonego. Żeni się za pół roku. Halo, słucham. Tak? Chwileczkę, dobrze? Tak? Jakiś dwudniowy wirus go dopadł. Tak? Nie, nie, ale nie może wstać z łóżka. Mhm. Tak? Dobrze, dobrze, to ja spróbuję przekazać. Mhm. Dziękuję, do widzenia. Adaś? Dzwonili z pracy. No chcą cię zmienić stanowisko. Pociąg osobowy z Krakowa wjedzie na tor przy peronie drugim. Powtarzam. Pociąg osobowy z Krakowa wjedzie na tor przy peronie drugim. Proszę odsunąć się od krawędzi peronu.